11 odcineczek naszego podcastu. Dzisiaj na, gości, na stole goszczą piękne donaciki, ponieważ nagrywamy to w tusty czwartek, chociaż u nas każdy czwartek jest tusty, jak tu siedzimy. No. <laughs> Ale to jest, że tak powiem, nie, nie marcie się, to jest trzeci talerzyk już, także jakby... Na głowę. Trzymamy, na głow tak jest, trzymamy, <laughs> trzymamy formę, także nie pozwalamy sobie, że tak powiem, na zejście z, tak powiem, codziennej dawki... Witaminek te jak tłuszcz i co jak cukier. Tak. Także idzie nam w, powiem, tyłek, bo żeby nie było znowu tyłek. Dokładnie. Tak łatwo kilogramów na mnie zabierzecie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy poruszyli taki temat ogólnie budowania swojego personal brandu. Coraz częściej ludzi jakby decyduje się na to. Jest to też dosyć ułatwione przez to, że wchodzi pokolenie, które już gdzieś tam od młodszych lat zawsze miało ten telefon i jest przyzwyczajone nawet do mówienia do telefonu a to też jest fajną częścią jakby budowania swojego personal brandu więc się to zmieniło na przestrzeni lat no i będziemy jakby obczajać temat z perspektywy i filmowca, i oczywiście programisty. W sumie sam jestem ciekawy, jak to wygląda w IT, czy faktycznie tam ludzie coś takiego jakby budują. No bo jakby w filmowym świecie jako takim niepełnometrażowym, profesjonalnym, tylko Chłopaki, co tam latają po jakichś jobach różnych, mniejszych, większych, no to zbudowała się spora gamma różnych ziomeczków, ale też bym chciał pogadać na pewno o filmowcach oferujących usługi, którzy chcieliby po prostu zbudować jakiś personal brand, żeby czerpać z niego potem korzyści, takie stricte w filmowaniu jako usługa, nie? To co o TTI? Możemy polecić? Do Możemy, no, dalej, no to będzie ciekawe. Znaczy, jak to, to wygląda? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo jakby dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że w IT też się w ogóle buduje personal brandy. I jeżeli chodzi o, wiesz, o warstwę filmową, to w ogóle takim najwyższym punktem zawsze dla mnie to byli reżyserowie, operatorzy. nie? To jest nadal personal okay. brand, nie? jak dla mnie. Natomiast w technologicznym staku, idąc z tym, no to łatwo, kogo czczą fani iPla? Na Steve a Jobsa. A dlaczego go czczą? Bo stworzył Apple. No i właśnie. I to jest dokładnie to. Ja na przykład wolę Billa Gatesa w tym temacie. Bo mm -hmm. jakby, jak chcecie, to wam mogę kiedyś powiedzieć, dlaczego go lubię bardziej. Uh, natomiast to jest dalej personal brand, nie? Mm -hmm. Wychodzisz z twarzą do czegoś, jesteś twarzą produktu przede wszystkim jakiegoś, albo inaczej, technologii. Mm -hmm. Raczej jesteś twarzą produktu, nie jesteś twarzą samą w sobie, bo sam nie jesteś technologią. W filmowaniu pewnie w ogóle w całej branży artystycznej to działa trochę inaczej. technologii jesteś twarzą tego, co promujesz, tak my mamy na przykład Rentalify, to też jesteśmy w pewien sposób takimi gadającymi głowami tego projektu, nie? No tak. I teraz tak, jeżeli robisz sobie fajny jakby PR do tego i twój produkt jest dobry, to twoje notowania rosną. Jeżeli twój produkt jest na początku nawet słaby, to twoje notowania są średnie. Tutaj przykładem na przykład jest Bill Gates właśnie, który jakby on do dzisiaj się kojarzy, wiesz, z tą windą, która się wiecznie wieszała, wiesz... Zawsze ludziom zostają najgorsze rzeczy w głowie. To się trochę odnoszę do takiego ty typowo, stricte technologicznego systemu. Mm -hmm. Taka boomerska wrzuta, bo może nie wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy wiesz, że Apple działa i istnieje głównie dlatego, że jest Microsoft. Nie wiem, czy słyszałeś o tym kiedyś. No, nie, nie, nie. Apple swego czasu był na skraju upadku i o tym bardzo mało osób wie, że Bill Gates i Steve Jobs się bardzo lubili. To byli mm -hmm. w ogóle znajomi e, dość dobrze. Nie będziemy nie powiedzieli, może przyjaciela, ale dobrze znajomi. I był taki motyw w Apple, kiedy oni wychodzili z pierwszymi komputerami, tymi 2C i tak dalej, tymi kwadraciakami uh -huh. takimi, że oni praktycznie splajtowali. Oni byli na dnie. Oni nie mieli prawie nic. Co zrobił Steve Jobs? Zadzwonił do Billa Gatesa. Mówi, słuchaj Billu, pożyczyłbyś mi jakiś pieniądz, co? Uh -huh. Na rozwój. Wiesz, co zrobił Bill Gates? Pożyczył kasa Plowi, nie? Okay. Dokładnie nie Appleowi, tylko Steve'owi Jobsowi. Oni się odbili. No, a jaka historia już jest potem, to, to wszyscy wiedzą, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Natomiast to jest ciekawe, bo na przykład takie informacje nigdy się do końca nie przebiły do takiego, wiesz, mainstreamowego trendu, dlatego że Billboard zawsze był twarzą Windowsa, nie? I tutaj jakby to przeważyło. Natomiast w samym IT od takiego najniższego poziomu idąc, na przykład takiego, wiesz, dewelopera, to też to działa. IT robi się trochę inaczej, jako że jesteś twarzą tego, co piszesz, jesteś twarzą swojego kodu, swoich projektów, swoich mm -hmm. rzeczy, które zrobiłeś. To każdy z deweloperów, czyli web deweloperów, najczęściej, jeżeli ich na przykład działa, to jest jeden, jeden z możliwości w ogóle mm -hmm. budowy brandingu, to jest działanie w open source'ach. Open source y to są jakby darmowe programy albo oparte o darmowe e, wiesz, licencje. Czyli na przykład PHP by przemku. No PHP jest na przykład. Na, no, <śmiech> <śmiech> a, natomiast PHP jest budowane przez organizacje. Mm -hmm. To jest w ogóle ciekawe, że niektóre zostały na przykład wypuszczone przez osoby. Mm -hmm a potem zostaje na przykład przejęte przez całą organizację. Natomiast jeżeli ty na przykład budujesz jakieś projekty, nie wiem, na przykład jesteś osobą, która uczestniczy w projekcie, nie wiem, update'owania PHP albo innego języka mhm. programowania, jakiegoś oprogramowania otwartego, e, strzelam, jest oprogramowanie na przykład FreeCAD do cad tam możesz napisać, ej, napisałem fajną funkcjonalność, zobaczcie na nią, nie? I ty się stajesz tak zwanym kontrybutorem. I teraz to jest twoja karta przetargowa, że, ej, słuchajcie, duży projekt wziął mój kod, nie? Mhm. I on tam jest, nie? To są takie, wiesz. To... Okej, okay, ale jak to się zaczyna rozprzestrzeniać? W sensie, że. No, bo to jest taka część, że, okej, okay, piszesz sobie, jesteś w tym open source, a jak z tą perspektywą rozpoznawalności? Jesteś przez ten pryzmat rozpoznawalny bardzo, w środowisku deweloperskim? Wiesz, co bardzo często to działa na takiej zasadzie, szczególnie, że ty gdzieś tam do kolejnych pracodawców uderzasz, okay. albo sobie swoje projekty zakładasz, że oprócz swojego CV oprócz jakiegoś tam no, listu motywacyjnego się dzisiaj nie stosuje, dzięki mm -hmm. Panu, e, dołączasz sobie właśnie projekty, w których byłeś, mm -hmm. dołączasz sobie tak zwane repozytorium najczęściej, czyli kod, który Ty stworzyłeś, jeżeli Ty działasz w tym obszarze właśnie open, open source'owym, mm -hmm. czy ej, uczestniczyłem w tym i w tym. Na przykład okay. ja takiego czegoś nie mam, przyznaję od razu, mm -hmm. dlatego że u mnie te wszystkie rzeczy to są bardziej zamknięte projekty, które są za bramką, tego nie widać, a nie mam niestety czasu na Nie mogę tego się. też pokazywać, nie ja, tak. No Nie mogę tego pokazywać teraz. To, to jest to dość zamknięta, bardzo chroniona w ogóle mm -hmm. część kodu, która nie może wypłynąć to raz. Dwa, no nie mam po prostu czasu na uczestniczenia w open source, mhm. ale miałem takie zadatki, by to zrobić, natomiast na dzień dzisiejszy już tego nie potrzebuję. Mi się na, przykład na TikToku przez pryzmat Rentalify. No czasem się zawieszam przy takich tematach startupowo, dewelopersko, takich tematach. No i na przykład dwóch gości mi się takich wyświetla. Jeden to jest taki gość, co też jakoś swoją apkę on sobie wymyślił, że w 30 dni sobie stworzy. Coś z kuponami, nie, wiem, nie zapomniałem nazwy. Kuponify. Nie wiem, nie wiem, ale coś tam, coś tam. Chyba już nawet jest to MVP wypuszczone. A drugi gościu to jest taki gościu, co, co, co nie wymienia R, więc jakby łat, łatwo mi się tam jakby go skojarzyłem. I on na przykład stricte właśnie o kodzie gdzieś tam opowiada i jakby ja tak to widzę, nie? Że jestem ziomkiem, który totalnie, może nie totalnie, ale no nie jestem jakby w tym świecie. Wokół niego gdzieś tam może czasem przeorbituje kojarzę sporą ilość pojęć, ale jakby, wiesz, nie jestem w stanie weryfikować tego, co oni mówią, ale mniej więcej ich kojarzę jako typów, którzy opowiadają mniej więcej o tych tematach, nie? I to jakby w IT istnieje większa pula takich ludzi, a może są nawet, wiesz, tacy bardzo rozpoznawalni przez środowiska, czasem może nawet lubieni. To może tak, to wszystko dąży do dwóch rzeczy zawsze, przynajmniej tak jak to tak postrzegam mocno subiektywnie. Jeżeli ty sobie budujesz jakąś taką bazę rzeczy, które ty robiłeś albo robisz, to robisz to po to, żeby dostawać się do coraz lepszych pracodawców, pokazując to, co byłeś w stanie osiągnąć gdzieś w mm -hmm. przeszłości albo w czym byłeś w stanie uczestniczyć do momentu, do którego właśnie nie zakładasz swojej jakiejś konkretnej apki, natomiast nie wszyscy są do tego absolutnie stworzeni. To też trzeba podkreślić. Jest kilka na przykład osób, nie wiem, znanych na przykład w danych środowiskach, ale to są takie, wiesz, trochę hermetyczne grupy, mm -hmm. tak jak... No, w każdej branży się takie tworzą. No, tak. nie? no, jeżeli masz, wiesz, no masz kanonowców, nikonowców, sonowców, ale to są ogólnie, na przykład fotografowie albo kamerzyści, to tutaj jest bardzo podobnie. Nie masz gości, na przykład, którzy działają w jakimś obszarze. Na przykład, nie wiem, jest jakiś tam, powiedzmy, część kodu, którą napisała jakaś konkretna osoba, mhm. i ona zaczyna to markować swoim na przykład imieniem. E nie będę dawał tych przykładów, bo raczej nic nie powiedzą, dlatego że to są bardzo hermetyczne grupy. Mhm. Natomiast jeżeli ty masz na przykład takie, powiedzmy, webinary, masz spotkania i tak dalej, na jakimś takim poziomie deweloperskim, na przykład jedziesz do Warszawy na trzy dni mhm. na cykl wykładów, no to potem masz na przykład gościa, który stworzył coś od podstaw, z czego na przykład korzysta nie wiem, 25% aplikacji na całym świecie, nie? Okay. I wiesz, to nie musi być coś tak znanego jak WordPress, nie? Mm -hmm. Tylko w w takim języku powiedzmy filmowym, na przykład to będzie gość, który, nie wiem, wiesz, zrobił matrycę, która na przykład ma większą rozpiętość i on opowiada, jak on to wykminił w ogóle mm -hmm. na przykład, że tak się to stało i teraz z tego korzysta tam x ludzi, nie? Na przykład, nie wiem, masz Depafa w Kanonie, ten wiesz, Double Focus, nie? Mm -hmm. No to, wiesz... Chciałbyś poznać gościa, który wiesz, wykmienił w ogóle to w kamerach? Ja bym bardzo chętnie go poznał, nie? Znaczy, no tak, ja też wielokrotnie wiesz? z pana Sonikiem o tym gadałem, i yy, jestem przekonany, że nadarzy się taka okazja ku temu, żeby pogadać sobie z inżynierami, którzy wymyślają różne rzeczy bezpośrednio w pana Soniku. I to jest, yy, to jest coś, co mnie bardzo motywuje i w ogóle jest taką korbą trochę boją ja, mnie, hmm. że możesz pogadać z tym konkretnie gościem, którym maczał Paluchy jest inżynierem w czymś, z czego dzisiaj korzysta bardzo wiele osób na świecie, nie? To jest w ogóle też ciekawe, bo jakby, wiesz, osoby, które chcą to budować, i bardzo często w technologicznych rzeczach, tak jak właśnie ja siedzę w it jest tak, że niektórzy to są tacy cisi bohaterowie, nie? Mm -hmm. I takich ludzi jest masa, nie? I w świecie filmowym wydaje mi się, że to też tak działa, że są tacy, na przykład, wiesz, operatorzy, których nie znasz do końca, Wiesz, a wiesz, że wiesz, zobaczysz jeden, drugi, trzeci jego film, ty wiesz, że to jest ten operator, ja nie? chyba tutaj przy tym świecie obstawił asystentów, focus pullerów, wszystko co pracuje wokół tamte takie duże piony, mniejsze piony, bo to pracuje na efekt finalny, a to są tacy ludzie, którzy raczej właśnie są gdzieś tam w tle, czy przekładając to, nie wiem, na YouTube'a, no to bardzo często są jacyś bardzo znani, rozpoznawalni YouTuberzy, za którymi stoi super ekipa techniczna, Yy, i produkuje im świetne treści, nie? No Dlatego ja właśnie ja nie jeszcze, lub, no. jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć. Po co się w ogóle buduje ten brand? Mhm. Po to, żeby... Ja to przełożyć, wiesz, też na świat taki właśnie trochę filmowy. Po to, żeby dojść do takiego stanowiska w jakiejś konkretnej firmie, bo idąc już takim konkretnym firmowym trybem, mhm. żebyś ty mógł w ogóle stać się rozpoznawalny. Bo jak jesteś... Na przykład ja się podpisałem teraz firmą, tam strzelam, jest na przykład 50 programistów na moim poziomie, no to ja nie, ja nie zbuduję w ten sposób brandu, ja jestem z tego świadom, ale jeżeli gdzieś się tam przebiję na stanowisko nie wiem, CTO, czy dyrektora technicznego, jak w rentali fajnie. No tak, to już jesteś. No to już jestem, jestem osobistością, która wiesz, może w pewien sposób podkreślać pewne działania, bo nadajesz pewien tok. Jakby sam brand w ogóle dla mnie, w ogóle marka osobista wiąże się z tym, że ty nadajesz czemuś bieg, nie? Mhm. Bo jeżeli ty jakby nie masz wpływu na coś, to jest moje subiektywne postrzeganie w ogóle marki osobistej, że ty nadajesz czemuś bieg. Ty masz wpływ na podejmowane decyzje, na bieg działania firmy, jakiegoś, wiesz, jakiejś technologii, nie wiem, jesteś scenarzystą, jesteś reżyserem. Reżyser jest mega dobrym właśnie pojęciem, wiesz, filmowym, mhm. bo jeżeli ty jesteś kiepskim reżyserem, nie wiem, Uwe Boll, tak? Nie wiem, czy znacie Uwe Bolla, jeżeli wiecie, to jest chłop, który zawsze robi filmy tam 4 na 10, nie? Ale macie na przykład i wiecie, że jak odpaliście od niego film, na pewno się będzie dobrze bawić, bo on po prostu robi zawsze filmy na dobrym poziomie, nie? Mm -hmm. I w technologii działa to absolutnie tak samo. Są pewne osobistości, które jak je zbierzesz do siebie, tak na przykład był ostatnio Mix AI. Mm -hmm. Jak jest czat GPT, gość odszedł, ten główny, tak. zaraz go Microsoft chwycił, a oni, wiesz, goś wrócił, nie? Zaraz tak. z powrotem, tam było jakieś takie zamieszanie. Ale to jest właśnie to, że wiesz, w takim półświadku, tak, w półświadku technologicznym, oni wiedzą, kim ten gość jest. I mm -hmm. wszyscy, którzy siedzą w AI, wiedzą, kim jest gość, który stworzył ChatGPT. GPT. Tak samo jak jest czasami, nie wiem, na pewno się wam dziś ubiło uszy Minecraft, nie. Mm -hmm. Wszyscy wiecie, że Minecrafta napisała jedna osoba, dopóki go Microsoft nie kupił. Mm -hmm. nie no wiadomo. właśnie. To jest dokładnie, to jest dokładnie dla mnie. To jest budowanie gość napisał jedną aplikację sam w ciągu dosłownie chyba trzech miesięcy. I zbudował sobie przy okazji jakby tą markę jakby swoją, bo każdy o nim wie, nie, miał wpływ na bieg czegoś świata, mm -hmm. wiesz, gamingowego powiedzmy, nie. To jest takie moje subiektywne postrzeganie okay, tego. No marki, to czyli nie? w sumie wyselekcjonowałeś, że, że to są tacy, jest jakaś branża, są tacy goście, jak właśnie podajesz przykłady, no to oni jakby trochę nawet dokładają i, i ciągną tą branżę, nie? Ale Koniecznie. też jest cała reszta mniejszych ludzi, którzy nie mają na tyle siły albo. Wchodzą trochę już za późno, a być może nawet czasem za wcześnie, i nie będą w stanie tego pociągnąć. Ale, ale się przebiją za pół roku, nie? Tak, ale jest, jest, to, fajne, jest to w sumie fajne, nie, nie patrzymy na to z takiej perspektywy. E... Staram się to stary jakoś zdefiniować po prostu, no. wiesz? Co to w ogóle jest marka osobista? No bo wiesz, gadamy tak, co my tak mi to teraz przyszło, mówiąc w sumie, przez co Ja to się to trochę osobista? obawiam, że wiesz, marka osobista dla niektórych to mogą być też wszystkie takie cipcie, które tam opowiadają o marketingu na TikToku i to przewijasz. Takich jest multum i to z każdej branży, nie? Że to. Wpadnie ci, wypadnie i na tym się kończy. No I, oni, osobista, I oni wtedy tak. właśnie nie mają tej siły takiej ciągnącej jakąś daną branżę. Nie? One tam, myślę, że budują sobie jakąś, jakąś mikrospołeczność, ale to jest dalej. Brak tej siły, nie? Nie masz tego zaprzęgu takiego pełnego, nie? No właśnie, no nie masz wydaję... interesu, po, po siły pociągowej, żeby zmienić tak. faktycznie jakoś, jakiś konkret, nie? Ja bym, ja, bym, ja bym się zgodził z tym, że, że, że faktycznie taka silna marka osobista jest faktycznie w stanie zmieniać pogląd branży, trochę ją nawet rozwijać, może czasem trochę ją przyhamować, ale ma jakiś taki ewidentny trigger na to, na, na swoją branżę, w której gdzieś tam ktoś jest, nie? A jeżeli faktycznie jeszcze dochodzi do tego, nie wiem, jakiś gościu, który no, na przykład jest reżyserem, albo jest jakiś w ogóle CEO y, jakiejś fajnej firmy, jakiegoś szybko pędzącego startupu, no to w ogóle, nie? I jeszcze podwójnie to, to działa, bo nie ciągnie swój produkt. I to też jest fajne, że możesz wejść sobie na przykład na, na jakiś produkt, zobaczyć, nie? Co ten gościu gada i. Czy, 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 jakby to, o czym opowiada, czy ma jakiś realny sens w przełożeniu tego, co robi, nie? Znaczy, wiesz, mnie na przykład dziwi to, nie wiem, może masz, masz lepsze informacje niż ja. Ja chciałam na przykład tu o tym, bo ja wiem, że na przykład, że większość tych marek, na przykład, wiesz, ja wiem, jak Ty działasz, wiesz, bo mówiłeś nam wiele, wiele razy, jak na przykład działasz z Panasem, nie? Mhm. I teraz tak, na przykład, ja wiem, że, na przykład, że są endorserzy różnych firm fotograficznych i na przykład znam kilku zagranicznych endorserów, ale jakby. Nie widzę tego na przykład w fotografii, żeby ktoś, jakby, wiesz, budował, ktoś związany długo, długo z jakąś marką, budował stricte markę, nie tyle osobistą, co jakby markę całą. Jakby nie widzę w ogóle w firmach fotograficznych takiej chęci budowy, nie tyle marki na marce, ale marki na przykład na twarzy jakiejś konkretnej. Nie, po mm -hmm. prostu jaka, jaka, jaka była, jak, jaką twarzą na przykład, czy ja twarz byłaby przyszyta, na przykład, nie wiem, do Nikona strzelam. Okay, chodzi znaczy... o ja to, że masz ludzi powiązanych z Marką, ale nie bezpośrednio na przykład tak w Apple. U. Jest gość, my, wiesz, myślisz Apple, myślisz Jobs i teraz Tim Cook, nie. Mm -hmm. Myślisz Microsoft, myślisz Gates, pomimo tego, że Gates już tam dawno nie jest, nie? Mm -hmm. Część. Jakby... Okay. Znaczy wiesz co, no, producenci dzisiaj działają ci najwięksi, także, e, jeżeli chodzi o fotografię, no to wszystkich producentów raczej, których znamy, powiem raczej, bo mogę się trochę mylić. Fotografia jest tam obstawiona z takiej perspektywy ambasadorskiej, e, czyli mają, e, są podpisani lojalnościowkami na jakiś okres, umawiają się na jakieś różne świadczenia i na różne wypłaty, czy to finansowe, czy to barterowe. Na przykład bardzo, bardzo mocno producenci lubią wszystkie takie tematy National Geographic, wiesz, to są takie fajne, hardkorowe rzeczy, albo wszystkie rzeczy takie turbo odjechane. Czyli jeżeli robisz jakieś tam ślubiksy, Okej, okay, ale jeżeli na przykład robisz ślubiksy w jakimś super egzotycznym kraju, jeszcze na przykład gadasz o Polsce, to bardzo wysoce prawdopodobne, że jak fajnie się będziesz przebijał, robił fajny content wokół tego, to prawdopodobnie któryś producent chciałby wejść w taki, w taki taki jakiś deal. Nie trzaj, e, ale to znaczy, że producenci, właśnie, bo to jest ciekawe, nazywasz, mhm. nazywasz to producent, nie, producenci tak naprawdę wykorzystują tak. marki osobiste. No tak. Bo nie mają własnej. No, nie są w stanie je trochę zbudować, bo wiesz, no, y, nie wiem, trzymajmy się tego pana Sonika. Powstał sobie w, w Japonii, siedzi sobie tam grupa przeróżnych inżynierów, którzy sobie siedzą, główkują, wymyślają. No i teraz y, 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 są całe filie na świecie, y, są całe regiony, Europa połączona z czymś, Ameryka z czymś, coś tam z czymś. Siedzą tutaj sztaby mniejsze, większe, ludzi salesów, marketingowe. No, i tak naprawdę, wiesz, oni produkują produkty, które chcą sprzedać i dostarczyć też jakieś fajne rozwiązania do swojej grupy. No i tutaj temat się kończy, jakby jako tako. No, może siedzi tam jakiś jako tako, właśnie jakiś prezes, on się zmienia pewnie co jakiś czas, ale wiesz to, on się skupia na tym, żeby była po prostu sprzedaż. Ale dobrze na, na przykład takiego coś wyobrazić, że na przykład masz pana nie? Mhm. i pana Sonik stwierdza, na przykład, na polski oddział. O wam, na przykład o Szymon Haupka, mm -hmm. ale wiesz, mówię tak o, o, taki, o takim czym, że mają swojego, nie wiem, dyrektora marketingu mm -hmm. i gość jest dość charyzmatyczny. Nie znam, mam nadzieję, że jesteś charyzmatyczny, że nas oglądasz. Mm -hmm. e, I on na przykład, oni wrzucają, jak, jako od pana są od siebie nie produkty, ale on swoją twarzą promuje te produkty. Okay. W ten sposób, jakby dałoby się wyprodukować markę osobistą pod brandem. Tylko jedyne co, jedyne co tutaj jakby widzę, taki wiesz, wiesz red plak to ten jakby gorz może na przykład się stracić za pół roku, nie? Wiesz, co problem jest problem. taki też, to też jest taki kluczowy problem już na takim levelu ambasadorsko i tak dalej, e, z tymi wszystkimi tematami lojalnościowymi, wiesz. Jeżeli ja byłem rok w pana soniku, jestem podpisany lojalnościówką i oni też pompują we mnie kasę, żeby gdzieś tam, wiesz, no to jest obopólna korzyść, tak? Korzystają z tego, co ty sobie zbudowałeś, Taki ale z drugiej z strony. Układ, nie? Tak, no i później, na przykład, to się kończy. To dużo ludzi ma takie obawy, że wiesz, no teraz, na przykład, Sony tak nie bardzo chyba, nie? No, chyba, że jesteś taką turbogwiazdą, ale to raczej na świecie się nie odbywa. Że właśnie wiesz, na przykład Sony tam myśleli, nie dobra, teraz cię podchwycimy, bo już wiesz, mamy coś stworzonego, teraz będziesz u nas i mi robimy. Gdzieżemy grubego. Wiesz, tu, tutaj nie, nie gadamy o tym, że nie wiem, ja, Kilar i ktoś tam jeszcze w Polsce, to nie, nie jesteśmy na levelu y, Nolana, tak, że wszyscy go znają albo Roberta Lewandowskiego, tylko wiesz, no, to jesteśmy chłopakami, którzy robią różne fajne rzeczy w jakiejś tam branży. Ja osobiście to, co mówiłeś. Ja osobiście uważam, że dużo wpłynęliśmy na, na, na ten rozwój takiej filmowej branży. Nie tej profesjonalnej, żeby nikt tam jakby się nie żeby się, żeby każdy zrozumiał, ale ten taki wpływ semi-pro, nawet już niektórzy pro, ale jeszcze nie te pełnometrażowe, pofilmówkowe tematy, tylko, tylko dalej powiedzmy takie joby mniejsze, większe. No, to, to ja wiem, że, że dużo zmieniliśmy i dużo też ludziom gdzieś tam nakreśliliśmy, dlatego ja uważam, że na przykład ja, jako jako Szymon Hauptka, jako filmujemy, to jest bardzo, bardzo silna marka i, i dużo, mm, dużo tymi działaniami, które wprowadzałem od, od paru lat, e, jakby udało mi się też trochę ukształtować. Nie? I na przykład teraz. E, Kończąc ten temat, właśnie z tymi ambasadorami, to jest wszystko takie, wiesz, że chcieliby albo nie chcieli, na przykład takie typowe wideo, jako, jako wideo operatorzy, reżyserzy, reżyserzy może nie, ale jako operatorzy, ambasadorzy wideo w markach bardzo rzadko się zdarzają, o dziwo, nie? Fotografia, tak, jest obstawiona to jest i, też i, ta i to jest bawa, ciekawe. I to jest ciekawe, ja już wiele, wielokrotnie gadałem z producentami, skoro to się bierze, to cały czas rośnie przecież. No. Nie? Wiesz, no, oni to wszyscy wiedzą, wszyscy to rozumieją. Robią produkty coraz bardziej to dostosowane do budżetu i w ogóle wkładają tam jakieś no, zajebiste rzeczy tak naprawdę do tych aparatów, kamer. I nie wiem jakby skąd to się bierze. Nie. Dlaczego nie idą w takich ambasadorów wideo, może wiesz, skąd się to bierze, no ale ten rok do roku się to rozwija i się zmienia diametralnie, wchodzą w różne inne tam tematy i, i fajnie być częścią tego wszystkiego, widzieć to od zaplecza też, Dobra, nie? Dobra, to wiem. teraz, stary, lecimy od dołu, nie? Bo tak o. żeśmy wyskoczyli, wiesz, za chwilę dojdziemy dole na muska, Tak. Też, i te akcje, a takiego wiesz, od dołu jeszcze idąc, bo zacząłem od tych, wiesz, o, o to znowu ja skoczę do IT-ka trochę. No. Pierwsza rzecz, no to tak mówię, mówiłem, no, czy budujesz sobie, wiesz, swoimi działaniami, bo ja, wiesz, inaczej. Staram się nie mówić na takiej zasadzie, że ej, wiecie, być, czyli nie ma znaczenia, czy ty jesteś dobrym, czy złym programistą dla mnie w mm -hmm. tym wypadku, tylko ty chcesz mieć brand, nie? Ty chcesz mm -hmm. być znany, nie? Na pewnej zasadzie i możesz pociągnąć to ze sobą, nie? E, LinkedIn, no niestety, 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 ale to jest też dobre miejsce do technologicznych rzeczy. Mimo wszystko, e, bo tam jest, tam dużo technologii siedzi. Więc tam jakby, jeżeli wrzucasz te, wszyscy, no myśmy też wrzucili, ja widzę na przykład, że nawet na moim, to był mój jeden z pierwszych rzeczy, co poszerowałem, to był właśnie nasz z i pamiętaj, że ja tam mam chyba ze dwie czy trzystu wyświetleń, gdzie nie spodziewałem się, dlatego, że ja tam rzadko coś wrzucam w ogóle, Ja tam jest, to jest dla mnie taki stricte serwis do nawiązywania kontaktów takich, wiesz, stricte właśnie technologiczno-biznesowych. Ale widzę po prostu, po, zaczęli mi się znajomi, zacząłem to przeglądać, bo jestem tam częściej mhm. i powiem Ci, że są osoby, które naprawdę potrafią tam wybudować sobie markę samymi artykułami porządnymi oczywiście, mówimy o takim, wiesz, grubym temacie z mięsem i to się liczy też w ogóle okay. w technologii, to jest mięso, nie? Potrafią sobie tam trochę podbudować ten brand, nie? Czy dla mnie w ogóle jakby... Z poziomu filmowego właśnie czy fotograficznego LinkedInskiego. Na znaczy, no nawet jest chyba marcy, super nie? przykładem będzie, ile dostajesz miesięcznie zapytań, yy, o, gdzie przychodzi do ciebie ktoś i mówi wprost, że ej, pogadajmy, czy nie chciałbyś u nas pracować? No wiesz co, na dzień dzisiejszy w miesiącu kilka, nie? A okay. było kilkanaście. No, był no to ja mam LinkedIna ponad rok, ani jednej. A ile masz ile masz tego ludzi w, 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 w kontaktach? Nie wiem, z 300, z 200. Trzeba, ja mam z 1500. Okay. <laughs> e, znaczy, ale jak... na przykład też jak wrzucam jakieś pościka tam raz na, na jakiś czas, no to też po 300, po 350 wyświetleń, więc jakby znaczy, bazujemy Ci, na podobnym tak, zasięgu. Socjalnie właśnie to jest właśnie ciekawe, bo jakby socjalnie to jakby Linkedin nie jest zły. Na pewno jest lepszy niż Instagram, gdzie teraz wiesz, ja sobie staram się na Neon Drive'a wrzucać. Po półtorej tygodnia wrzucenia kontentu na Neon-Drive'a mamy pierwsze sukcesy, straciliśmy trzech followersów. <noise> znaczy, mi się nigdy osobiście kojarzy z takimi, z, właśnie z budowaniem fajkowego personal brandu, że wiesz, jestem ekspertem, e, jakieś dziwne, różne dopiski do swoich wiesz, stanowisk. Ciężko jest Dłużo tam ognasz ta, mięsa. Mega ciężko. No. Ja, ja na przykład bardziej jestem przy tym świecie marketingowo, sprzedaż marketingowo, to powiem ci, że nie wchodzę tam, nie czytam, nie chcę tego czytać. Bo po prostu patrząc na ludzi, którzy, wiesz, żyją, w... tworzą oni tam takie sztuczne bańki, że wszystko jest perfekcyjnie, że każdy ma taką super wiedzę. Tylko znam wielu, wielu ludzi tam z tego Linkedina, bo raczej staram się dodawać znajomych i wiem, jakie są ich brutalne realia, nie? I, i czy znaczy to łatwo wygląda. też zweryfikować, nie? No też, nie jak się wczytasz, sprawę, poczytasz nie? albo jak kogoś zaobserwujesz i zobaczysz to, co on tam pisze u niektórych, jak tam się mądrują ludzie... No tak, to właśnie. Ale powiem ci, że są, są takie osoby, na przykład, które właśnie tworzą stricte pro, takie produkty technologiczne. Mhm. Jak oni wrzucają content, to ci powiem, że tam naprawdę ilość jakby responsów na to jest gruba, okay. ale to, to, to tak jak mówisz, to społeczność tam weryfikuje nie? po prostu po pewnym czasie. To są właśnie takie brandy, nie? Pojedyncze, które. Tylko właśnie, może właśnie fajnie LinkedIn pasuje do tego świata, takiego IT, deweloperskiego, technologicznego. Technologii, bo, bo no, z mojej takiej perspektywy, i to też paru moich znajomych, no jakby ten cały świat marketingowy tam, wiesz, jest słabej jakości, bym to nazwał, nie? I, I ja osobiście obstawiałbym, żeby, jeżeli chce się wchodzić w takie platformy, no to faktycznie. Budować w, w oparciu o taką turbo merytorykę i, i trzymać się tego w przypadku takiego Linkedina i nie powielać schematów całej reszty, nie pisać jakichś kolejnych bzdurnych artykułów, y, co to jest lejek sprzedażowy i co to jest lead i y, y, czym odróżnia się lead B2B od B2C i tak, dalej, i tak dalej, bo to naprawdę już ludzie są tam przemieleni, nie? Ale jak na przykład wejdziesz i nie wiem, zaproponujesz, albo jakiś pokażesz fajne case study, jak na przykład sam opracowałeś, nie wiem, 10 tysięcy leadów w branży beauty, co jest do zrobienia no to wiesz, już inaczej jakby na ciebie ludzie znaczy patrzą, takie, nie? takie takie ludzie, też właśnie takich ludzi takie jakby rzeczy lubię, mm -hmm. właśnie jak często tam się zdarzają, tylko to jak mówisz, to trzeba, to sobie samemu trzeba zrobić lejek, no, wiesz, tam nie obserwuj, od obserwuj, no. bo są takie rzeczy, że patrzysz i myślisz, matko, to jest siódmy post dzisiaj, w ciągu 15 minut o tym samym oh. Oh. i to jest dość problematyczne, natomiast jakby w przypadku marki technologicznej, to ma sens, to jest taki mój drugi, drugi punkt. No i trzeci punkt to jest portfolio. Po prostu portfolio. Nie? No. To jeszcze może do portfolio przejdziemy, to mi się przypomniało, jak, jak, jak wspomniałem o beauty, bo jakiś czas przy tym pracowałem. E, tam się taki powtarza taki schemat co jakiś czas, że powstają, że, że e, buduje się wizerunek eksperta, tak to się nazywało. I Warsztaty zbudowania ekspertów. Takim najpiękniejszym przykładem, i to jest True Story, była taka dziewczyna, która bodajże malowała albo. No chyba malowała paznokcie. No i miała taką konwersję na działaniach promocyjno-sprzedażowych, że to się w pale nie mieściło. Po prostu co nie wrzuciła Stary, to ta widownia, którą miała, miała sporo tam, sporo followersów wszystko konwertował stale, nie? Jak była jakaś promocja, wszystko, wszystko mieliło się po prostu, strzał w dziesiątkę. Eee, I to, to była taka dziewczyna właśnie, która dużo czasu gdzieś poświęciła budowaniu swojego wizerunku eksperta, na przykład opowiadała o tym, jak prowadzić biznes, jak tam malować, takie różne rzeczy. Tylko potem się okazało, że nigdy w życiu nie miała żadnego biznesu jako taką, nie? Eee, no i wtedy się zacząłem tak zastanawiać, jak to w ogóle działa, nie? Skąd to się bierze? Bo tak, z jednej strony super, że to jest jakby duża konwersja, z drugiej strony to trochę pokazuje, jakby w jakim świecie się ustawiliśmy aktualnie, jak to wygląda, że wiesz, ma bardzo dużą rzeszę yy, widowni, która nie jest w stanie tego weryfikować, a być może nawet jak zweryfikowała, to i tak to ma gdzieś, no bo na przykład lubi, jak opowiada o czymś i tak dalej. No i tutaj przy takim budowaniu personal brandu też yy, trzeba sobie takie chyba trochę pytania czasem zadać i zastanowić się nad tym, czy chcemy być taką właśnie, taką, yy, bo zaś w drugą stronę to przesuwając, w filmowaniu czasem zauważam, może nie w kontekście personal brandów, ale komentarzy, że przychodzą, wiesz, na nadufani przeczytali osiem książek, nakręcili w życiu dwa filmy na urodzinach babci. Ale oni właśnie wszystko wiesz, oni by wszystko wyniósł, oni by zawsze lepiej, zawsze tacy malkotenci, nie. Tylko właśnie ich problemem jest taki, że takich ludzi nikt nie chce słuchać, bo są po prostu nudni. Ehm. I nawet wiesz, może jak przekazują jakąś merytoryczną wiedzę, to ona jest już wtórna i tak dalej, no i tak i dalej. Te... Nie? Ty była oparta na teorii, nie? Też no. Dlatego ja uważam, że gdzieś tam filmujemy z dużym sukcesem, bo ludzie poczuli, wiesz, praktyka z praktykiem. Nie? Po Dokładnie. prostu ja zawsze byłem samoukiem jak się czegoś nie umiałem, to się szukać trzeba było nauczyć po prostu. i też jakiś tam poziom przekazywania tej wiedzy dotarł do ludzi I jakby do tego właśnie dążę, nie? Że, jak, że zamiast siedzieć i zastanawiać się jak zbudować swój wizerunek eksperta, to o wiele lepiej jest po prostu zacząć go tak naturalnie budować dzieląc się z fajną wiedzą ze swoimi spostrzeżeniami eee, bo to też nie każdy musi być super, o, e, o, Siemaneczko, tutaj dzisiaj wam powiem coś tam, coś tam, no bo każdy ma swój styl, nie? Tak e, ja bym obstawiał. To znaczy, wiesz co, pamiętasz, że w ogóle w branży IT jest o tyle też duży problem, że rozczłonkowanie jest na tyle duże, że właśnie budowanie w ogóle wizerunku jako takiego eksperta mm -hmm. na przykład się, jak dla mnie się w ogóle nie sprawdza. Znaczy inaczej, ciężko by mi było wskazać ekspertów jako tako, bo ludzie się nie budują na to, czy budują się w marketingu. No. I to jest dla mnie durne, dlatego mm -hmm. że jakby Ekspert to jest, wiesz, wiesz, dla mnie ekspertem to jest, to jest osoba, która nie nauczy cię sprzedawać, nie nawet sprzedaje, tylko sprzedała na tyle dużo, że już cię nie musi uczyć, bo ty patrzysz na niego i widzisz w nim osobistość, sprzedażową na zasadzie, wiesz, że ten gość potrafi to zrobić, bo mhm. widzisz to po jego wynikach, nie? Mhm. To, to może to jest taki, wiesz, odniesienie do praktyki, nie? Wiesz, samym IT na przykład na poziomie takim deweloperskim to jest praktycznie niewykonalne, bo jest, taki, jest taka ilość, mnogość technologii, że możesz być, jak to się kiedyś w ogóle szumnie nazywało, był taki okres w IT słuchajcie, nie wraca się nigdy do tego ninja. Aha. Albo ten, jak to było, e, jakiś A. tam killer czegoś tam, nie? No, Zadasz, no. Stawiasz rockstar, nie? Tam socjal Social media ninja na przykład. Tak, matko, nie, idźcie, sio, won, tym matko, <ścoughs> nie, Jezus. O, znaczy, wiesz, jakby, ja lubię takie, wiesz, role na zasadzie, że wiesz, na jakim poziomie jesteś, typu, mhm. wiesz, regular senior, nie wiem, tam niższy menadżer, średniego czy, czy stopnia i tak dalej, bo to daje ci pewien ogląd, wiesz, w hierarchii na jakim ty poziomie funkcjonujesz, nie? Natomiast budowanie eksperta, no to są tylko osoby, wiesz, w jakichś konkretnych właśnie technologiach, na zasadzie jakiegoś produktu, nie stricte, wiesz, technologii, dlatego, że rozczłonkowanie jest zbyt gigantyczne. Mhm. Możesz być ekspertem w jakimś jednym konkretnym języku, ale to tak naprawdę niewiele ci daje, okay. dlatego, że tam jest tyle połączonych rzeczy, więc tak byś powiedział, że ty jesteś ekspertem od y, tego, od świato siły. Tak. tak, albo od y, czasu przymknięcia otwarcia, migawki. Otwarcia migawki tak. na matrycę. W zasadzie od interwału czasu, gdy migawka jest Odsłonięta. w pozycji odsłoniętej lub zamkniętej. Tak. tak, to ty możesz być ekspertem na tak. przykład, nie? albo tak. w polu widzenia obiektywu, nie? A, tak. Tam w kącie, nie wiesz. Tak. I ty przychodzisz, mówisz, jak tutaj będziesz miał 17, to tutaj będzie tak, a tak. To jest ty, takie rozszerzenie. Nie, jesteś to to jest jesteś trochę tak, migawianie. że wiesz. To nie, nie o to chodzi, żeby coś budować, tylko żeby. No w pewnym momencie wskakujesz już na poziom jakiś ekspercki i nie musisz wcale niczego budować. Przynajmniej ja mam takie przeświadczenie. Znaczy to jest najgorzej, bo to wtedy właśnie się pojawia Elon Musk, nie? To znaczy, się wiesz, on dużo zbudował, ale niekoniecznie to wszystko działa. nie? No okej, okay, że no też gadamy o masz, no przykładzie. No to no. No, no to jest bardzo, ale to jest, to jest mega dobry przykład, bo to jest właśnie gość, który wybudował samarkę, wybudował PayPala, wysyła rakiety w kosmos, po czym buduje kwadratową ciężarówkę, która nigdzie nie może jeździć i de facto pojawia się rzadko i w sumie wszyscy, jak byli za tym zajarani, to teraz się wszyscy tego śmieją, no nie? Ale widzisz, no to jest właśnie to, że na początku mówisz, że... Ale nazwałbyś go osobistością ktoś albo... Ktoś tam jest wiesz. znany najbardziej z tego, co mu najbardziej nie wyszło, nie? No i to jest mm. chyba taki skutek uboczny, nie? No ale, yy, wiesz, no jak na przykład, nie wiem, no 15 lat kodzisz, nie? No to kodzisz, 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 jesteś na seniorskim jakby levelu, no ale no... Ja nic z tego nie mam. Okej, okay, ja ale mówię, jakbyś ja zaczął już nie? się zagłębiać jakoś bardzo mocno w jakieś dane obszary, no to stałbyś się w pewnym momencie ekspertem, wyekspertyzowałbyś się w tym jakimś konkretnym obszarze, nie? Tak, natomiast wiesz, jakby branża ci nie pozwala na to, nie? Mm -hmm. Bo jeżeli wiesz, jakby możesz być ekspertem od baz danych, mm -hmm. zakładam taką rzecz, i są takie osoby, na przykład w tym big data, że mieliś tam wiesz, ileś tych rzeczy, czy w AI na przykład. AI jest super działką pod mm -hmm. tym względem eksperckim. Są pewne działki, nie? W AI możesz wejść, masz tam jeden, dwa języki programowania, masz modele, jest tego sporo, ale wszystko się, wiesz, zawiera jako AI, mhm. nie? Na przykład ja muszę znać na przykład 17 technologii różnych, więc jeżeli ty będziesz znał je wszystkie na dobrym poziomie, to jesteś de facto seniorem, mhm. nie? Jak ty się wyekspertyzujesz w jednej tylko, to ty jesteś bezużyteczny. To jest też trochę jak z profesorami, że dużo ludzi nie czai tego, że jakby, stanow jakby stanowisko, stanowisko? No, profesora? Tak. Profesorskie? E, no polega na tym, że właśnie zaczynasz się bardzo zagłębiać w jakiś konkretny temat, nurt, w którym się gdzieś tam wyuczyłeś. No i jakby nadają ci tą pozycję profesora tylko przez to, że nie wiem, zgłębiłeś nie wiem, studiowałeś, nie wiem, budowę szklanek, a jesteś teraz profesorem nie no wiem, w budowaniu i, grubości ścianki. I tylko. wymyśliłeś na przykład szklanki, które są 15% mocniejsze. Na przykład. I to jest no i tylko To dla byłoby super. Okej. Okay. Nie znam takiego. Ja też nie. Nie a wiem, zna, czy da się takiego, co robi na przykład w zbrojoniówce i bardzo cenię. Znam kilku, kilku, kilka profesorów, które naprawdę fajnie cenię, bo mają niesamowitą wiedzę i dokładnie tak jak mówisz, bardzo, bardzo ściśle ściusz, bardzo w już, no. obszarze i to bardzo się fajnie właśnie sprawdza przy edukacji i przy wiesz, takich bardzo. To jest super w niektórych obszarach, nie? Uh -huh. Bo na przykład jeżeli ty będziesz miał, to jest, wiesz, nie wiem, fajne jest na przykład to, że na przykład masz reżyserów, którzy zawsze są, wiesz, na poziomie, nie? Uh -huh. Tutaj się to chyba sprawdza, nie? Tak mi się wydaje. Ale jak masz na przykład gościa, który jest na przykład gafferem, nie? i on lata ze światłami, to on musi znać wszystkie światła i no, większość prądu, tak. i wiesz, i statywy, i połączenia, i to, to jest Bowens, jak... to takie, to panelówki, nie, to masz Tak, tak, gdzieś tam, no, różni, różne ziomeczki latają, no to też tu Sony, tu Lumix, tu potem na Canona przeskakuje, bo tu łapnie zlecenie jedno na moim, na twoim sprzęcie, no i cały czas sobie łapiesz y, jakieś przeróżne sprzęty, no i każdy leży inaczej. No każdy... dobra, no to właśnie dobre najważniejsze pytanie. Czy specjalizacja pomaga w budowaniu takiego personal brandu w Polsce wideo ogólnie? Yy, yy... ogólnie? Nie. Ja bym no... ja sobie, że nie. Zależy, to jest to... Właśnie zależy, to zależy jak, jak na to leży. patrzymy. Bo nie ukrywajmy, że na przykład. No, na swoim przykładzie wiem, że jakbym nie wiem, był wyekspertyzowany w. Wy... Wiem, że nie wiem. No. Ale nie wiem, w czym bym się mógł tak wyekspertyzować rzuć mi na przykład w świecie. No, ale damy, na przykład, jesteś ekspertem od w ogóle panaca. Jesteś od pana Sonika. Ty znasz wszystkie obiektywy, wszystkie aparaty, na pamięć, wszystkie ustawienia. No. Kręcisz tylko pana Sonikami, nie? No. Jesteś po prostu, nie wiem, twarzą pana Sonika. No i wpadasz wtedy w taką bańkę, że, że wszystko na początku od filmu, na, na filmujemy, do dzisiaj prawdopodobnie kręciłoby się wokół jednego systemu. No właśnie, pomogłobyście, czy nie? Nie. No nie, no, bo dzięki temu, że jestem w takim położeniu, jak jestem teraz. No ja nie wiem, nie ja pytam. Okay. Nie? Właśnie, nie właśnie to jest, wiesz, no, jest Ja, to ja ciekawe, tak myślę, nie? ja tak myślę, bo tak. To, że ja też sam wszystkiego się nauczyłem i byłem na przeróżnych zleceniach, i przez 12 lat przerobiłem wszystkich ludzi z perspektywy ich zachowań i, i, i cech charakteru przerobiłem sporo sprzętu, bo nie wszystkie rzeczy, jakby te takie high-endowe kamery, yy, na przykład nigdy nie pracowałem na Ari i nie będę tutaj walił ściemy, żeby było inaczej, ale pracowałem na Super Redach na przykład i tak dalej. Yy, no to ten przemiał też powoduje, że ja jestem w stanie dzielić się różnoraką wiedzą i nie zamykać się w obrębie jakiejś konkretnej specjalizacji, nie? Cię ale lepiej. Dla mnie lepiej, bo wydaje mi się, że mogę dotrzeć do... Jakby całej, właśnie branży, dlatego uważam, że ta siła moja jest duża, no bo też może nie steruję, ale miałem takie momenty, kiedy trochę modelowałem sobie, albo co jakiś czas jestem w stanie trochę umodelować tą branżę, jakąś swoją opinią, tak. A to, co ty mówisz, że jeżeli wyspecjalizowałem się w Lumixach, no i akurat tak padło, że z tym panasunkiem dużo rzeczy robimy, polubiliśmy się, mamy super flow. To prawdopodobnie by było super dla wszystkich tych, którzy lubią pana filmują i tak dalej, i bym był wyekspertyzowany, no ale jakby cała reszta wtedy, na przykład, nie wiem, nie lubią obrazka, nie chcą za drogo, za tanio, bla, bla, bla i tak dalej, no miałaby gdzieś takie, taki content. Zresztą to jest właśnie ciekawe, nie? Bo jakby punktem wspólnym jest to, że jakby w IT możesz się wyspecjalizować w różnych rzeczach na jakiś tam poziom mhm. i to ci pomaga. Ogólnie pracować na dość, jakby dość luźno hmm. w różnych technologiach, bo ja też robię i front, i backend, i bazę i tak dalej. Natomiast ja czasami takie mam wrażenie teraz, jak gadamy, że dopiero wtedy stajesz się marką jakby osobistą, kiedy ty umiesz w marketing trochę, samego siebie. No i właśnie o tym, kurde, trochę mi to wyleciało ze zęba. Znowu w kontekście filmujemy, że to też jest jakaś część sukcesu polega na tym, że wiesz, no ja wszedłem w dobrym momencie, zrobiłem coś, czego nie było, też jakieś mam do tego predyspozycję, jakaś część ludzi lubi ten styl, luźno, taki dynamiczny. No i to na pewno ludziom gdzieś się spodobało, nie? Ale właśnie jak jesteś takim wyspecjalizowanym, niekoniecznie showmeńsko, predyspozycje, wiesz, do gadania, do opowiadania, no to może być z tym problem. No i tu znowu to wszystko zależy, nie? No bo. Są na przykład jacyś e, na pewno mega wyspecjalizowani w jakichś tematach, że male, którzy piszą nudne teksty. To jest ciekawe, na przykład, ale masz super grasz. fajne community, które tego potrzebuje. Na przykład masz gimbala. nie? Jestem na przykład wyspecjalizowanym gimbalowcem, stricte, to na tym by się dało zbudować na przykład brand, nie? Że robisz tylko to, bo różne gimbale masz, no. tylko to. I tylko też jest specjalnie. chłopaków w Polsce, którzy latają na studikamach dużych. Co tam chcesz, to tam wkładają. No ale i... są jakby takim brandem też? Jakby wiesz, jesteś no Nie, wskazam? bo nie mają z tego, co tak widzę, no to, bo, bo widzę, że się na przykład oferują gdzieś, jak ktoś szuka, albo ich oznaczają. To jest dosłownie pa, jakaś garstka, parę, parę gości w Polsce. No i nie wiem, nie chcą, nie mają czasu, nie wiem. Za dużo roboty mam. Znam na przykład no. takiego ziomka yy, Karola, pozdrawiam z Katowic, który też ma dużo gieru, ma super mega doświadczenie asystenckie. Jest gdzieś tam, na przykład były takie momenty, kiedy na Discordzie filmujemy, siedziało chyba 20 osób z nim i oni go podpytywali, on coś im pokazywał, wiesz takie sobie zrobili prywatne, nie wiem nawet jak to wyszło, ale <laughs> kiedyś tam wpadam na Discorda, a tam stary, wiesz, on siedzi i tam im coś tam tłucze do głowy jakieś takie już mega mega niedostępne w zasadzie mm -hmm. informacje, tak? E a na przykład, no nie robi nic z tym więcej, nie? Ale jest tam gdzieś znany w jakichś yy, kręgach yy, bardzo gdzieś zamkniętych, powiedzmy, zajmujących się taką wysokobudżetowo, pełnometrażowo produkcją, powiedzmy, nie? Wiecie, bo mi teraz spadło, nie? Wiesz, gdzie się da, wiesz, że jakby, wiesz, wiesz, gdzie się da zrobić brand swój własny w, na jednej rzeczy? Fotografii. Bo tam jakby, jeżeli ty idziesz konsekwentnie jednym konkretnym stylem, no. Bo teraz mi to przecież padło. Przecież w fotografii, jakby rozpoznawalność reżyserów, tak samo fotografów, polega na tym, że ty najczęściej masz jeden rozpoznawalny styl. No albo tak ja jedno tutaj. zdjęcie, które ci wyszło. To ja czasami jedno zdjęcie, nie? No. Znaczy myślę, że wyszło więcej, tylko jedno jest znane. No, no. no. Ale wiesz chodzi o to, że tam by w sumie dałoby się obudować brand. Jeżeli ty na przykład wiesz, jakby tak masz na przykład Bank nie, i tam on ma też swój styl. Jesteś mhm. w tej stanie go rozpoznać, nie? Więc jakby, wiesz, bo szukam różnych caseów na zasadzie. No znaczy, bo, można to wybudować. No dokładnie, nie? bo jakby personal brand, okej, okay, fajnie, o, bo no, ja mam super rozwinięty personal ja brand, ale ekspertem. co masz rozwinięte? Co to tak naprawdę oznacza? I tu. Ja fajnie... bym się nigdy nie nazywał na przykład stary ekspertem. Ja bym miał na przykład straszny. Ja jakby, jeżeli ktoś by mnie nazwał w czymś ekspertem, to ja mam takiego coś, że mówię nie. Ja nie jestem ekspertem. Ja się na tym znam, ale. Nie to lubię tego słowa. I to znowu, znowu wiesz, zależy, no bo to trochę cię nadufuje, nadu, da dufa. To takie ego ci robi. No, Ping, no i wiesz, i z jednej strony też pomyślił, o, jak jest ekspertem, to znaczy, że już zjadł wszystkie mózgi i pewnie być jakimś burakiem, który wie najwięcej i najlepiej. Ale z drugiej strony na pewno poznałeś kiedyś w życiu kogoś w jakimś bardzo fajnym, w jakimś specyficznym obszarze, kto naprawdę jest mega turbo kocurem. No i spokojnie byś mógł powiedzieć, że jest ekspertem akurat w tym, nie? Nie wiem, ja znam dosłownie dwie takie osoby, znaczy... No w sumie takich menadżerów, już teraz wyższego stopnia, no którzy są mega ekspertami w zarządzaniu na przykład timem no bo, bo, bo mam z tym doświadczenia. Ale są osobistościami takimi? Też jakby, nie, wiesz, nie. No, no są... właśnie, bo do tego dobrze. Jestem ciekawe, czy wiesz, bycie takie naprawdę wiesz, wyedukowane w jednej rzeczy, jakby pomagać ci w ogóle w budowaniu takiego personal brandu. Bo generalnie jakby w fotografii to działa, bo widzę, że to działa, bo znam kilka takich osób, kilka fotografów, których sobie tam gdzieś śledzę, no. że wiesz, goście po prostu idą konsekwentnie w jeden konkretny styl. Wiesz, podoba się to ludziom, i oni sobie na tym budują brand. Oni sobie budują warsztaty, oni sobie budują tam jakieś, wiesz, workshopy na tym, wiesz, mm -hmm. wypuszczają jakieś tam tutki, zapraszają, wiesz, ludzi do studia, biorą tam, wiesz, jedną, drugą modelkę, robią jakieś konkretne zdjęcia w konkretnych stylach, ujęciach, pokazują obróbki, bla, bla, bla. Nie, czyli masz jakby. Nie wiem, Peter Coulson, nie? Tam będziesz i tam masz po prostu różne możliwości, danej osoby. Tak, masz całą szkołę, a gość jest portrecistą. Mm -hmm. Po prostu gość robi przegenialne, czarno-białe portrety. Mm -hmm. I wiesz, i to jest jego. To jest jego jak, on, jak, on robi, jak, jak on idzie robić kolorowe zdjęcia, to on pisze, że będą kolorowe, uwaga, nie? Tak mm -hmm. dla tych, co nie lubią, nie? Okay. Wiesz, to jest ciekawe, nie? Bo jakby, kurde, tak. No ja bym, ja bym powiedział, że to jest jakiś jeden z obszarów budowania personal Brandu, nie? Po prostu, no. No to jest ciekawe, że mnie to, wiesz, mnie to teraz tak zajawiło, nie? Że, że da się na jednej rzeczy wybudować, ale w większości przypadków jakby ta wiedza ekspercka stricte z jednej kategorii czy nie pomaga w tym, nie? Wiesz co, no to jest nasze takie, jestem ciekaw, jak no ludzie do tego podejdą, nie? To jest podejdą, nie? Podcast, nie? No, jestem no. ciekawy, bo, bo to, jest ogóle, no to, jest, no to jest w zasadzie turbo ciekawy temat teraz, nie? No bo z perspektywy trzeciej osoby powinno być właśnie tak, że jak w czymś się wyspecjalizujesz to powinieneś być jakby z tego gdzieś tam znany i to ci powinno ułatwiać to wszystko, tak? No bo masz duży, duży bagaż doświadczeń, masz duży know-how e, i tak dalej. No ale to znowu zależy, bo ja uważam, że mi na przykład by to nie pomagało, nie? E, no i... bo może nie jestem w niczym ekspertem. No widzisz? No. Jesteś w ogóle taki niewyedukowany, ty w ogóle szater mówisz. No nie? szater. Zamiast no światło, dokładnie. Zamiast światła siła. No, no sporo takich ludzi się pojawiło i się pojawia, nie? Którzy... Zawsze ci powiedzą, że co ty tam gadasz, nie? Ty się nie znasz typie i chłopie, co ty tam możesz gadać? nie? Człowieku, ja przechodziłem no teraz rozmowy kwalifikacyjne. Wszędzie, no. To wyźle razy się dowiedziałem, że ja nic nie wiem? Po 15 latach? Kolejku, no to, to też jest... trochę jest tak, że ma to trochę inną moc, jak gadasz w kontekście zdobycia pracy, nie? Tak mi się wydaje. I to jest w ogóle, to jakby, powiem, wam, że to jest, to jest naprawdę rzecz, której ja zazdroszczę branży filmowej, jeżeli chodzi o IT. To jest właśnie to, że ty pokazujesz swoje portfolio, to jak robisz, to jak kręcisz, dogadasz się z klientem lub nie. Koniec, mm -hmm. kropka, nie? Wiesz, a teraz wyobraź sobie to, stary, bo zrobimy taką wrzutę, insert, nie? No, no. Wyobraź sobie to. Przychodzisz do klienta kręcić film. Fabryka. No. Weźmy do fabryki. I on mówi, proszę się przejść z tym gimbalem 10 metrów w prawo, no. w lewo się obrócić. Ej, jakby pan tutaj ustawił sobie e, światło, siłę przy tym ujęciu? No. A, nie przepala, a nie wydaje nie że tu niebo jest przepalone i czaj, że masz takiego coś przez półtorej godziny i na tym poziomie ktoś obstawia, czy ty się nadajesz, czy nie. No, nie zwątpiłbyś? Dajemy takiego TikToka, stary, albo coś takiego. To jest po prostu, to jest temat jakby wyglądała rozmowa kwalifikacyjna w branży po prostu eventowej. No, bierzesz zespół na scenę, no chłopaki, zagrajcie mi tutaj Smoke on the Water, bo ja chcę zobaczyć, czy wy się nadajecie, nie? Czajesz ten temat? Wiem, wiem, do czego dążysz, Tylko ja mam taką rozkwinę, że no, gadamy w kontekście, wiesz, półtora godziny, żeby potem pracować na pełnym etacie, mieć kasę. Okej, okay, nie. Do filmu to chyba to jest trochę ciężko przyrównać. No, chyba że gadalibyśmy, że idziesz do pracodawcy i tam dwie godziny cię mieli. On potem decyduje, czy na przykład, nie, będziesz miał tam kontrakt i będziesz dla niego robił przez, full time na przykład. Nie? To... No ja wiesz o co chodzi. On wiem, widzi moje no. doświadczenie. Jako tak. programista, mam swoją, wiesz. Mam swoje firmy, no. opisanie, co robiłem. Mnie to jakby moje portfolio, jakby programisty, nie różni się wiele od takiego portfolio, gdzie masz filmy. Wiem, no. no. nie? Ja tak. mam technologię, ja mam w czym no robiłem tak. i tak dalej. I wiesz, tutaj da na jakbyś jednej podstawie to taka wżywa, zaraz kończymy z tym. Wiesz, tutaj jakby na podstawie tego jesteś w stanie określić, czy ty chcesz go, bo masz jakiś styl, masz jakieś tam doświadczenie i tak dalej, a w mojej branży to nie. Koferz, no bo właśnie no, ale okej, okay, no bierzesz filmowca, no i właśnie wchodzisz sobie w jego portfolio i widzisz, co on zrobił, namacalnie na oczy. No a tutaj jak właśnie nie widzą tego twojego kodu. No ale to widzę, że pracowałem 15 lat, nie? No ale to wiem, no, no, to nie każdy nie z nas na kogoś to przepracował, a potem się okazuje, że to tak się no no, przepracowało. Ale no. wiesz, no, jakbyś, jakbyś był zły, to byś miał firmę co trzy miesiące, bo by cię wyrzucali po okresie próbnym za każdym razem, nie? No to jest też tak. No, no to też tak ciężkie, może być. No, no. Jesteś filmowcem, dla każdego zrobiłeś po jednym filmie, bo drugiego już od ciebie nie chcieli, ale masz 30 filmów, nie? No tak. No, tak jak niektórzy robią 20 lat Handicamem Wesera i do dzisiaj mają takie portfolio. No tak. No. No, <śled> no właśnie. Nie <śled> 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 No po prostu nie, fair, nie Dobra, wracamy do personal brandingu, nie? Tak. E... Powiem ci, że zabrnęliśmy w takie bardzo ciekawe w sumie tematy. Jestem ciekaw, jak to ludzie na to zobaczą, bo dzisiaj mam wrażenie, że właśnie łatwość, łatwość budowania swojego personal brandu i to, jak się to rozszerzyło samo pojęcie w sobie jest na chyba naj... na, 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 na najwyższym jakby etapie niż, niż, niż kiedykolwiek, nie? Znaczy, mnie dzisiaj tylko irytuje to, że wiesz, my traktujemy jako osoby, które są brandami Osoby, które mają bardzo mało do powiedzenia. To jest jedyny, jakby no, mój refleks, ale do tego może już nie właźmy, bo tu <coughs> mówimy o takich pro-rzeczach na zasadzie, ty coś potrafisz, nie? W jakiejś dziedzinie, albo masz kilka rzeczy, wiesz, fajnie Korzystaj jeszcze pozienne. przy filmowaniu się trochę przy personal brandzie, też to jakby myślę, że jest blisko. Wiesz, no. Bo na przykład roleczki teraz nie. No wi Wiadomo jest jedno, że czasem pójdzie, bo jest to łódź szczęścia, nic więcej. Nie ma tam większej rozkminy. No i też przy filmowaniu znam paru parę takich kont, które właśnie sobie się działo na sraniu, wrzuciło sobie coś z telefonu, co tam sobie przypadkowo nagrało. No i dzisiaj wokół tego budują właśnie te takie trochę personal brandy, idzie im to pod górkę, bo ja wiem, na czym polega problem. Ehm... Ale właśnie też wiesz, kręcą tam jakby cały czas bigos wokół tego wrzucania rzeczy, bo im to zażarło, więc oni muszą to kontynuować. Rzucają jakieś tam sprzęty i tam się kręci machina. No a to jest właśnie łódź szczęścia. I też trochę tak jest, że jak właśnie niektórzy też wpadają, coś tam właśnie wrzucą głupiego, coś poopowiadają i potem, potem też się z nich robi jakieś tam powiedzmy mniejszych, większych, to co ty powiedziałeś, nieznawców. Eee, Ale a, a, a ci, że są totalnie z przypadku, nie? Że z, z technologicznych rzeczy jeszcze jeden przykład dam fajny, który bo tu jest jeszcze jedna rzecz, której nie poruszyliśmy, to jest konsekwencja, bo tak mówisz, są takie goście, co wiesz, wrzuci jeden drugi film, zażre mu okej, okay, kręcą no. koło tego kupę i to czasami, jak mówisz pod górkę, bo wiesz, bo był przypadek. No. Nie? Natomiast e, kojarzysz Linus Tech Tips? No. dużo ludzi kojarzy. Coś Nawet jak nie jesteś technologiczny, tak, nie? Tak. To jest gość, który robi... Teraz była tam jakaś afera ostatnio z nimi, ale uważnie z nim wybrnęli, jak pamiętam. To jest gość, który od chyba 8 czy 9 lat też bardzo konsekwentnie, więc jakby to jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy, to wymaga strasznej konsekwencji i to wymaga lat. Jeżeli nie masz łutu szczęścia, który cię algorytm gdzieś tam nagle, wiesz, wystrzeli w kosmos, to to jest konsekwencja. I to jest jeden z takich <grym> przykładów fajnych na konsekwentne no. budowanie tematu Wiesz, rozbieram laptopa, robię testy, testuję procesory, wszystko testuję dookoła i to buduje ten brand, ale on też był tam przy tym jako twarz. Jako główny, mm -hmm. wiesz. I teraz jak mu się obrywa, to też on dostaje w twarz melonem, nie? No okej, okay. no taką konsekwencja, no to, to, to faktycznie, to jest bardzo ważne, bo teraz okej, okay, skupmy się jeszcze przy tym łudzie szczęścia. Masz ten łódź szczęścia, no i on ile potrwa? 3 miesiące? Cztery? Pięć? Ale co dalej? To nie jest tak, że będzie cały czas to trwało. Jakby dostałeś taki fajny boost, bo akurat tak wpadłeś, ale trzeba to cisnąć. Trafiłeś na promkę, na algorytm. Są takie ziomeczki z Poznania chyba. Coś tam tech, coś z iPhone'ami wrzucali. Jakieś tam porównania. Wystrzeliło im na globalny jakby algorytm TikToka, bo jestem polski, no wow. i globalny. Ale oni tam, że na przykład tam jakby zrozumieli, że znaczy oni też chyba już wcześniej coś robili, więc to też może nie taki przykład ale no, no cisną tam dalej, nie? I to jakby cisną, mają taki boost, ale jakby rozumieją, że trzeba dalej coś z tym robić, nie? No i ja na przykład z perspektywy, jak filmujemy już gdzieś tam jest, nie wiem, 6-7 lat i regularnie publikowałem teraz, jakby jestem bardzo aktywny i, i miałem też momenty też bardziej mniej aktywne, no to e, trzeba sobie to uświadomić, że to jest właśnie długofalowa rozgrywka, nie? Że to jest pełen mecz, trwa wiele lat, nie? I tak naprawdę... Czasem ludzie może o tobie mniej lub bardziej zapomną, ale właśnie cenią to, że jesteś konsekwentnie gdzieś tam i, i też na bazie tego, jak długo ci się zajmujesz, często potrafią opiniować mniej lub bardziej jakby za tobą, tak naprawdę bym obstawił. Ja to bym chciał być kiedyś ekspertem od gaźników, ci powiem poważnie mówię. Dzisiaj jak na jak Gaźnik działa. Taki gość na druga C3D wydrukował i pokazał. Jaki przeźroczysty? No. Zajebisty. Jak nie wiecie, jak, jak Gaźnik działa. No? W takiej kosiarce, nie? No. Zajebisty film. Story no? za to słowo zajebisty, ale naprawdę, jak nie wiedzieliście, jak kosiarka działa. YouTube Administrations for That Words. Bliski <laughs> kit. Uh, mega film. Genera generalnie się przez, to, i przez ten film zaczynałem gościa śledzić w ogóle. Mam okay. go serio-potagowany. Po no ale dobra, abstrahując od gaźników. No i widzisz, że w sumie wpadać też... na typa, zrobił typ o gaźniku, bo też się tym interesujesz, no i już go gdzieś tam więcej kojarzysz. A chyba nie robi tylko o gaźnikach, on chyba ogólnie ma Nie, mechanice, on ogólnie nie? mechanice. No. Natomiast bierz, jakby dla mnie takim dobrym przykładem w moto jest Hagarty, właśnie i Donuts. A oni też bardzo długo działają, mhm. ale oni mają. To jest duży konglomerat na dzień dzisiejszy. Oni po prostu walą pięć filmów w tygodniu, nie, no. więc jakby to już jest też taki przykład, wiesz. No to już jest z, gruby kaliber. To już jest gruby kaliber, natomiast ja widzę, że tych kontentów motoryzacyjnych też się dużo, to jest w ogóle, moto to też, też jest fajny temat do właśnie personal brandów, bo mamy Patryka, tam Miki Ciuka i tak dalej, mamy Kickstera, nie wiem, tak. od czego zaczynał Kickster, nie? No od śmiesznych chyba mam, no. Ale on tych śmieszków nagrywał taką ilość, co tydzień chyba też wychodził, no. nie? mnie to jest taka konsekwencja, wiesz, w nagrywaniu? Czy prawda jest taka, że jak, jak chcecie sobie zbudować personal brand, to ja bym tutaj tak zaczął podsumowywać, że po pierwsze, jeżeli na czymś się nie znacie, to nie udawajcie, że jest inaczej. Po prostu. Czy znaczy nie róbcie tego. Nie łóżą. róbcie, nie zaczynajcie, nie kmincie, jak zbudować wizerunek, tylko po prostu go budujcie tymi naturalnymi ruchami. Dla mnie to na przykład, nie wiem. Dla mnie dzielenie się wiedzą, jako filmujemy, zawsze było taką naturalną częścią. Jakoś lubię to po prostu robić i sprawia mi tu przyjemność. I okazało się po latach, że bardzo wiele osób się z tym utożsamiło, bo im to pomogło tak naturalnie. Czy wiele gości mi powiedziało, że jakby masz mega fajny jakby flow do przekazywania wiedzy? Nie każdy potrafi to robić. A przy okazji, jakby mam duże zaplecze filmowe i doświadczenie, ja nie udaję, nie mówię, że filmowałem na Ari. Nie mówię, że znam wszystkie kamery RED, albo jak otwieram red -a, to że wiem, co, co, co znaczą wszystkie opcje. Nawet czasem, jak dostaję sprzęty od producentów, to się zastanawiam, o co tam w ogóle chodzi na samym początku, tak? Instrukcja. No, instrukcja. Ja też to muszę jakby przebrnąć, tak? Ale... Ale potem, w zależności od tego, jak bardzo z tym się zaznajomi i zaczną się czuć w tym pewnie, no to opowiadam albo nie opowiadam o tym po prostu, nie? Albo gdzieś tam się doinformuje. Do, do Natomiast, jakby sama baza jest stworzona. No a druga kwestia to właśnie ta taka bardzo mocne uparcie się na kon na, 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 nie na konsekwencje, tylko na. Mówiłeś no, o tym przed chwilą? No konsekwencje. Konsekwencje, no. Tak. Okej, okay, no to na, na konsekwencje, że. Na przykład ja teraz w zeszłym roku mówię, wrzucam rolki codziennie i będę je wrzucał. No i to po prostu robię. I nie wiem, w którym już jestem tygodniu miesiącu, już nie tego. Ja też wrzucam. Trzech straciłem. No i no. dobrze, dobrze ci tak. No. Ja, ja bym dodał jeszcze, wiesz, jakby będę, o to, bo żeby ja, będę z ja będę kontynuował, właśnie, bo chcemy sobie właśnie zbudować, też o tym no. gadamy, bo my próbujemy sobie też zbudować tak delikatnie ten kanał. Po prostu wiesz, nie jako specę ekscracz. Ale to właśnie nie tylko... chodzi o delikatność, jakby... Ja, ja uważam, że... Znaczy, tam musi być impact, nie? Na no. zasadzie tylko, wiesz, delikatnie na zasadzie nie, nie, nie traktujemy się jako właśnie eksperci, no. nie udajemy, że wiesz, wiemy coś, czego nie wiemy, nie? No. E, natomiast konsekwentnie. Po prostu tak. wiesz, weszliśmy w temat... Raz jest w tygodniu, tak. tu, parę rzeczy no i musisz to sumiennie robić i to w końcu zacznie docierać gdzieś tam, tak? Będzie jakiś drugi sezon, to wam powiem, czy straciliśmy kolejnych trzech, czy mamy tam... 15 tysięcy nagle i o. Znaczy, o, to dam, się, dam wszystkim taki przykład. Yy, z, z, rok temu to chyba nagrywaliśmy, tak mi się wydawało. Yy, bo tak, zau, zauważyłem, że wszyscy ci są w te rolki, to ja mówię, dobra, no to toby taki czas, by trzeba wrócić Oj, to trochę był coś tam. Ból, pupy, pęk, no, no to dobra, okej. Okay. Mówię, dobra, narobię sobie rolek na 3 miesiące, 90 rolek. No, ale zacząłem się gubić po To jest jakiś nienormalny w ogóle. No, nie, nie, no, 90 rolek. Zrobiliśmy chyba. 30 30 chyba zrobiłem, nie? Jak zacząłem wrzucać z 20, to już się gubiłem, którą wrzuciłem, gdzie co wrzuciłem. To ja też tak Ale one wtedy w ogóle do ludzi nie docierały, nie? A to były fajne tematy, fajnie wszystko doświetlone. Jakoś część rolek w ogóle Redem nagrywałem, to w ogóle jakiś od nikt tego nie widzi, nie? Totalnie, ale okej. Okay. A teraz jak wróciłem, no to tak, mam taki flow, że staram się nagrywać codziennie, albo jak mam taki turbo flow, no to siadam i nagrywam na przykład, nie, wiem, na zapas tam 3, 4, 5, nie? Żeby. żeby... I przede wszystkim klucz, żeby dawało mi to fan, żeby to było takie moje, takie jakbym chciał. Eee, nie wiem, jak chcę sobie popowiadać, dlaczego kamera jest kwadratowa, po prostu to robię. nie? No za to w ogóle też ludzie spróli, że nie jest kwadratowa, tylko sześcienna. <grym 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 to tak, jak patrzysz, bo, bo. patrzysz na Lexusa, nie i myślisz: O, ale kurde, ma kształty prostokątne, nie? nie ale ma kształty sześcienne. No, bo to nie jest kwadratowe auto, tylko sześcienne auto. No ale dobra. No, no, never mind. No i teraz jakby to jakby zupełnie jest inna, inna baja, nie? Ludzie zupełnie to inaczej oglądają, no i, i właśnie na przykład tak może być, że będziecie wrzucać, będziecie mieć takie niezrozumienie. No i teraz albo to trzeba przeczekać. Na przykład tak Piotr Gogiński miał, że gdzieś tam na Facebooku zaczęło mu bardziej żreć rolki. No ale tu bez konsekwencji nie da się gdzieś tam dotrzeć. Co cię tam kisi? No stary, ta kamera, więc wstać poszło. No czekaj boże. to przeczytam, bo to jest dobre. A... I to, co ciekawe, chyba na YouTube i na Tikidongu tam. Dikiton. No, a... Ja musiałem wrócić na Tikiton. Sześcienne wykrzyknik, a czeka na Tikidongu. To... No, ja rozumiem, no bo sześcian jest jakby, wiesz, no jest w 3D. Tak, nie? no ale to kwadratowe jako skrót no, ale myślowy. No To jest skrót nie? myślowy, właśnie to jest najlepsze, że jakby jeszcze szczepianie się słówek, nie? Ale, ale to jeszcze wrzuca... Ale rozwaliło. Czekaj, mnie to, nie? Rzuca, y... Gwiazdka sześcienne, a drugi typ pisze kwadratowe, powiadasz, czy kropki. O, to jest krzykrop, kropki, kropki. Ale to gniełów. z tymi skrótami myślowymi na przykład zrobimy rolkę o tym, że jak odłożysz kamerę na ziemię, to nie spadnie. <śmiech> to, <śmiech> okay. się z tonie, no, okej. Co robisz, że nie utonie? No, to Polina też taka reakcja, jak usłyszała. Ale do czego tam dożyłem? ale być może to też mój błąd, bo nie opowiedziałem o tym ludziom, ale no to nie chodzi o to, żeby odkładać kamerę na ziemię wszędzie, bo oni tak to zinterpretowali, do błota nie? Bech. No, no dokładnie, dokładnie. I o. tam, no, o, na, na, na planach to przecież mamy wózki i tam możemy odkładać. No pewnie, no. że możesz odkładać, ale tu chodzi o samą zasadę i zrozumienie tego, tak, że jeżeli masz jakiś na przykład wysoki stolik, i tam odłożysz kamerę, bo ona może, może spać, być... bo na przykład ktoś ją trąci. Spokołem. Więc może lepiej odłożyć ją na ziemię, ale wtedy co? Piszą, no ale to ktoś kopnie, to przecież będzie skopana? No będzie, no bo jak tam leży, no to no, może żeby, tak jakby, być, jakby, ale chodzi skopano, o samo. Tak. I my. co najlepsze, to usłyszałem tą zasadę, on naprawdę mega, mega takiego Turbo Pro wyjadacza z tych pełno takich super. Doinwestowanych planów pełnometrażowych filmów i to jest jego, jego zasada, nie? I dlatego mnie to jeszcze podwójnie śmieszy, bo ja, o, jak mi on to powiedział, to tak, miał taką reakcję jak ty, a potem zacząłem nad tym kwinić i sobie myślę, no przecież to jest fajna zasada. No nie jest. Dobra, to no jest. No. Mi się mi się wszywało, wiesz taki ten patent, że miałem kamerę, wiesz, na, na tym. Na... Też tak nie powinno się mieć, wiesz, na rigu, nie? Że, wiesz, no. że nie monitor tej kamera, Tu tutaj tylko kamera przed. No bo ta nie było, nie? I pamiętam, że bateria, nie wiesz, pamiętasz, miałem baterię z tyłu, nie? Czy no. ten, ten, ten patent gdzieś tam nie wiem? <laughs> gdzieś tam o ten to był wałok tym bocznym wypięciem baterii. Nie nagrywam tą kamerą, nagrywam. Chyba na chłopaków ze strzemy gdzieś tam nagrywaliśmy, mhm. nie? Walmy mi się te baterie wypięły, nie tak wiesz, tylko puk, coś takie. Bek, wszystkie Ach. baterie. A baterie też odkładajcie na ziemię, słuchajcie, tak, nie? Tak. Wszystko odkładajcie na ziemię. Jak macie na, na tym, to nie, uf, to nie upieprzacie futryny na przykład, um. nie? A, ja no. pamiętam, że wiesz, co ja wtedy zrobiłem? Wcisłem tam długopis ci okay. wypadało. Także nie wiem, wiesz, to jest, to jest w ogóle ciekawy przypadek. Bo na przykład, o tym na przykład nikt nie mówi, że masz gdzie masz, wiesz, gdzie masz boczne wypięcie. Jak ty gdzieś tym pieprzesz, to to baterię po prostu wypniesz z tej kamery, nie? No. To spadnie, no to tak nie? mam w, w razie komodo, no? tak mam. No to no. wszystkie fauloki bo mają taki boczny to. Nie? nie? wszystkie, tam to, to akurat jest o. taka dupka, która tak jest rozwiązana, a mogłoby być tak, żeby od góry była wpinana bateria. To zależy od producenta w zasadzie. Tak no, też przychodzi... Ja wiem, bo ja trochę poczytałem się i wyeksprecyzowałem. ma Dobrze, <laughs> słuchajcie, nie będziemy zamulać. Dziękujemy za dzisiejszy podcast. Myślę, że to była ciekawa, fajna rozmowa z elementami takich z zabawnych historii nawet, być może wręcz. Jak, to, jak komuś się udało z Was zbudować brand Twój osobisty, jesteście jakimiś wyjadaczami, ekspertami, dajcie z nas komentarze. Ja bym w, w ogóle wiedzieć. poczytał, jak ludzie do tego podchodzą, co to jest dla nich dzisiaj i. Ja jestem bardzo ciekaw. Chciałbym po prostu. Wiesz, bo myśmy zahaczyli o kilka różnych takich fragmentów. Nie da się bezpośrednio zdefiniować, czym jest personal brand, moim zdaniem, po tej rozmowie. E bo tego jest tak dużo i tak dużo może być ciekawych, fajnych ludzi to można już nazwać personal brandem, że, że aż głupio by było wiesz kategoryzować, że to jest to, to albo to definiować. jakbym to tak obstawił? Dla mnie, dla mnie mega legit. Znaczy, Jeżeli macie jakąś definicję, bo na pewno jakaś no. definicja na Wikipedii jest, nie będziemy jej czytać, natomiast czym dla was jest personal brand? Jakby, wiesz, jakby dla mnie ten podcast też jest taki, że panie, jakbyście subiektywnie, czyli wasze opinii powiedzieli, czym to dla was jest. Tak. Tak. I na przykład, czy macie jakąś osobę, którą uważacie bezpośrednio może za personal brand? Także jak dotarliście no, jak do końca. Nie? Sobie zetniemy na przykład, wiesz, ja, jaka to jest skala, jak, co to do tego. To Może jak dotarliście do końca odcinka i macie jakąś osobę, którą uważacie, że jest personal brandem, to zostawcie ją w komentarzu. No. I z ja z różnych branży, nie? To będzie fajne w sumie. Ja czytam komentarze. Ja również. Zawsze. No. Więc po ja niektórych zawsze niektórych nawet płaczą. Ja naprawdę jestem, ja naprawdę jestem. Ja naprawdę jestem czasami naprawdę mega zajarany, jak widzę, ile osób do, czy do, do ogląduje to do końca. Znaczy w zasadzie, bo je, je, mamy 11, a bo to, to jeszcze będzie jeden odcinek przed nami do nagrania i w końcu nie będzie umieć się tych swoich paszywych mord widzieć co tydzień. E, Eje, ej, ej, ja się ogólnie. No jeszcze nie. Ale no, jesteśmy bardzo zadowoleni, jakby już z tego odbioru, nie? Jakby patrząc z perspektywy całego sezonu, to naprawdę jest fajne poruszenie. Nie ja jest Jest fajnie. Mamy już jakieś plany na kolejne sezoniki. Eee, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słowo, klucz na koniec, ja bym dał Ponczusie. Ponczusie. Ponczusie, jeżeli hmm. dotarłeś tutaj, napisz Ponczusie I w pewnie Zostaw. Tak, w DM do nas, albo w komentarzu tutaj. Gdzie chcesz, gdzie ci jest wygodniej. My, gdy widzimy takie słowo, to wiemy, że dotarłeś tutaj, jesteś w elitarnym gronie, a jak ci się chce, to zapraszamy do zostawienia również yy, Czy swojej ta, opinii. Jakieś jakiś giveaway zrobimy na 12 odcinek? Yy, darmowe konto na Rentalify.pl A one są darmowe? Jeszcze tak. O ty! Pieniądze. Pieniądze. Hmm. Dobrze. Trzymcie się i sprawdzajcie Rentalify. Bardzo fajna stronka. Autopromocja here. <laughs>